pierwszej fazie wysłaliśmy zastęp ratowniczy w składzie dwóch nurków, którzy weszli do wody sprawdzić, co się wydarzyło, bo zgłoszenie było takie, że znajduje się auto pod wodą, więc dwóch nurków weszło do wody, sprawdzili zarówno wnętrzne auta, jak i na zewnątrz. Okazało się, że nie ma osób poszkodowanych, więc działania przeszły w fazę poszukiwawczo-wydobywczą. W tym momencie już do działań musi być skierowane kierujący działaniami podwodnymi. Taki został ściągnięty z Nysy. W momencie, kiedy dojechał, podjął decyzję o wydobyciu auta. Nurkowie zeszli, zastropowali auto i przy pomocy HDS-a wyciągnęliśmy je do góry. Okazało się, że rzeczywiście tutaj prawdopodobnie młodzież wrzuciła to auto do wody, które stało kilka dni już wcześniej. Wygląda to jak akt wandalizmu.